I ja się nie boję. Dlaczego tutaj przyszliście? Bo chcieliśmy zobaczyć lwy, bo jesteśmy tu pierwszy raz ze lwami. No i jak, podobają wam się te lwy? Bardzo. A jakie są te lwy? Bo one za bardzo krzyczą, a ja takiego krzyku nie lubię. Ale przecież teraz nie krzyczą, Ola. Bardzo się cieszę z dostępności tak wyjątkowych zwierząt w Opolu. To jest element polityki prorodzinnej, którą prowadzimy, tak nie boję się tego powiedzieć, bo obecność pięknego ogrodu zoologicznego, uznanego za trzeci najpiękniejszy przez National Geographic, jest powodem dumy do mieszkańców, ale też takim po prostu praktycznym sposobem spędzania wolnego czasu, edukacji, uczenia dzieci, poznawania świata przyrody, a przy okazji oczywiście ogród zoologiczny pełni bardzo ważną funkcję związaną z ochroną bioróżnorodności i to druga taka nasza inwestycja w ostatnich latach w ogrodzie zoologicznym. Pierwszym ten pawilon, w którym można między innymi oglądać chronione opolskie szczeżuje, ale również tropikalną przyrodę, a lwy i tygrysy, przedsięwzięcie jeszcze szerszego formatu, wyjątkowe gatunki, rzadko hodowane w ogrodach zoologicznych, ze względu oczywiście na wysokie wymagania, jakie stawia się ich hodowli. Więc wielka radość, że Opolanie od dzisiaj będą mogli oglądać te zwierzęta, mam nadzieję, przez długie, długie lata. Co tutaj jest? Lew. Jaki ten lew jest?